Dzień dobry wieczór. Z tej strony Starki, no i po kolejnej, jak na mnie, standardowej przerwie widzimy się z powrotem w grze Spellcaster University. I tak, rozpoczynamy dzisiejszą przygodę od wrzucenia sera do garka alchemicznego, w którym wygotuję miksturki i wznowienia czasu. I mówiąc szczerze, jeszcze tak nawiązując do tego, że jesteśmy na wstępie, totalnie nie pamiętam, co się działo, jak się działo i dlaczego się działo. I dlaczego demonologia jest oddzielona od pozostałych dziedzin nauki. No nie wiem. Ale tak, ogólnie dla ciekawskich bardziej to... przerwy tej się, takie jak te ostatnio, mogą być teraz dużo częstsze, bo... dosyć... pracowity okres, delikatnie ujmując, mi się zaczął, jeśli chodzi o moje... życie prywatne, nie mówiąc za dużo. No, bo nie wiecie, nie lubię się po prostu tym przechwalać i tak dalej, więc no... Ale tak, dosyć pracowity okres i... to szczerze mówiąc, nie wiem czy i ile będę miał czasu teraz na takie siedzenie i gadanie do monitora. Nie, żebym tego nie chciał, nie, żebym tego nie lubił, nie, żebym uważał to za, powiedzmy... jakby to najłatwiej określić... jakieś takie... nieistotne, bo taki gadanie do monitora to, szczerze mówiąc, u mnie jest ważna część mojego bytu. Ja uwielbiam gadać do monitora. To jest po prostu część mnie, której tak odwiecznie pozbędę. Więc, no. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, po prostu... ja. Mam trochę teraz do roboty. Prywatnie to tak naprawdę dużo w różnych dziedzinach, mimo tego, że niby jest okres letni, co... by sugerowało co niektórym, że właśnie powinien mieć mało. I przy okazji siostra mi kaszle w pokoju, jak zwykle, bo nie ma odcinka bez niej. Tradycja już. A teraz tak, co my tu mamy? Kanały, wieża Arcymaga, górska jaskinia. Weźmy może wieżę Arcymaga tym razem. Wiecie, bo jeszcze tego nie mieliśmy, więc kto wie, może coś ciekawego będzie. I teraz, co jeszcze mieliśmy robić? Chyba kłócić się z Inkwizycją, dobra. To do Okruskiego Zakonu idziemy. Dajmy im znowu ser. Jako, że jesteśmy już prawie w połowie. A z ich znajomością nadal nie jest najlepiej. I tak, zobaczymy co jeszcze tutaj. Okej, ciekawe. Wszystko jest co najlepsze takie... na wysokich procentach, przy czym... najbardziej to się dziwię tutaj, bo... tyle ile ich wyszkoliliśmy, specjalistów, wiecie, w tej dziedzinie, to... wow. Dziwnie, że tylko tyle. Ale dobra, mniejsza, głupi, do widzenia. Ty idziesz do... tutaj, bo nadal nie mam dla ciebie... jakby to nazwać... szkoły odpowiedniej, ty tutaj by jesteś zdolny, ty też tutaj by jesteś zdolny. Ciebie tutaj by jesteś tym... ty tak, i okej. Ciągniemy Arcane, czyli mistycyzm, czym tajemna, mniejsza to są takie nazwy. Oczywiście, że to, bo może się przydać. I czyżby to miało pomóc w końcu? Dziękuję, w końcu ten Belweder mam postawiony. A ta co znowu chce? Skończmy z tym razem zawsze. Tak, dokładnie, skończmy. I postawmy kolejnego stosa u nas w szkole. No co? Palę uczniów na sosach, jak są niegrzeczni. Nie, tak serio, siostra, to stosy po prostu są po to, żeby straszyć uczniów i zachęcać ich do bycia grzecznymi. Dobra. Pióro to skrzydła. Zużyte, ser zużyty, nie mam co zrobić. Dobra, to ciągnijmy kartę i klasę magii tajemnej, albo pokój. Nie, biblioteczka. Oj, zdecydowanie biblioteczka. Do mojej ulubionej dziedziny magii, rzecz jasna. Która teraz ma 68% do tempa nauczania, no i to jest piękne. Nawet się nie staram, a potrafię takie wspaniałe wartości osiągać. Piękne to. Oczywiście teraz się nie staram, teraz mówię, że to takie łatwe, piękne, szybkie. Jestem prawie pewien, że kiedyś będę tęsknił za tym momentem, kiedy moje klasy mają takie wspaniałe bonusy. Tak, zdecydowanie będą takie momenty. Ale póki co tego nie pamiętujmy. Tylko cieszymy się z tego, jak to jest. Dajmy im znowu sera. I powoli rozwijajmy wszystko. To jest tak. Kuszące, ale kłótnia, dobro, zło, nie. Zdecydowanie. Jak ktoś będzie mistrzem magii cienia, to dostanie sobie skrzydełka takie ładne. A ja lubię ładne skrzydełka. W szczególności skrzydełka z kurczaka, bo są bardzo dobre. I tak, beru światła.
Oj, nie, tego nie bierzemy. Tego nie bierzemy. Łóżko medyczne, oczywiście. Będą jeszcze bardziej nam płacić za spanie. Uwielbiam to. O, chwila, przy okazji... A, dopiero to sobie się zauważyłem, patrzcie. Udało się wyłapać kogoś, kto chyba nie był wampirem, a teraz jest wampirem. Więc chyba naprawdę działają te łóżka. A, dobra, teraz tak. Nie macie co dziękować, nie? A to dopiero początek, nie? Najpierw dopiero przed wami. A spróbujcie na wszystko. O, a to dopiero początek. Tak, prywatny apartament. Ulepszymy go, niech się cieszą. I przy okazji klasyfikacje. Dobra, poszukiwać przygód. Nope. Zbójca. O nie! Nie, to nam wyzeruje znajomość z inkwizycją. Najgorzej. Kościelny chórzysta, bibliotekarz. A, pracownik zakładu pogrzebowego, nie. Nekromanta, zdecydowanie lepiej. Kościelny chórzysta. Niech będzie ten pracownik, kościelny chórzysta. Dobra, jakoś to idzie. Tylko niestety teraz od początku musimy wkurzać inkwizycję. Ale dobra, mniejsza. Weźmy to. Zawsze warto mieć dużo posążków przedstawiających tego, jak to tam ciulu czegoś tak. Znaczy tak, wiem, że mówi się Ktulu albo jakoś inaczej. Ale no ja zawsze na niego tak wołałem, więc przykro mi, nie zmienię zdania, jakby na niego wołał, tylko dlatego, że mnie o to poprosicie. Nie ma szans. Nie liczcie na to. Dobra, a teraz stawiamy kolejne rzeczy i czy jest coś pięknego, fajnego? Nie jest to może idealne, ale tak, cieszę się. Będziecie mogli specjalność ładną sobie załatwić. I... Mamy już kapelusza, więc możemy coś ugotować. Demoniczny destylat, no... Magia cienia, po prostu magia cienia. Wszędzie magia cienia. Jakie to piękne. Jeszcze tajemniczą mackę w doniczce postawmy w sali do diabologii. Będzie jeszcze więcej diabologii w diabologii. No, jak ja to lubię. Takie piękne pomysły. I tak, możemy gotować kolejny napój diabologiczny. Nie to, że tego potrzebujemy. Ale okej, okay, i teraz pokój czasu. Nie. Okej. Okay. I teraz tak. Dam tutaj. Dam tutaj zdecydowanie. I tak, zwykły do widzenia. Zwykły do widzenia. Bo już nie ma co też wycie tak trzymać samych zwykłych, genialny, oj, zdecydowanie tutaj. No ty jesteś akurat wyjątkowy, do widzenia. Gnot, to sobie magię światła. No niestety. Więc idziesz tutaj. Ty też idziesz tutaj, dobra. Złoto przy okazji szybko się generuje, ale na razie spróbujmy może go trochę pooszczędzać i... Mam jego... 6. Jakim cudem do cholery mam 6 z inkwizycją? A, dobra, chyba tej minus setki nie osiągniemy. Więc nie ma co się starać tak bardzo tego unikać i... Klasa alchemiczna. Musimy alchemików ulepszać najbardziej jak możemy. Bo jak też poprzedni tytuł sugerował, mamy mocną suszę alchemiczną w tej krainie. I dobra. Właśnie miałem oszczędzać złoto i takie... ciągłem. Widać, że moja pamięć jest zerowa. Dobra, postawmy tutaj. Teraz tak, cela więzienna, pokój woźnego. Powiedzmy, że teraz postawimy... A, tutaj nawet, co za różnica. Tak, turniej, coraz bliżej. Nie będę oszukiwać. Nie, zrób co trzeba. Okej, okay, to jest ciekawe. Znaczy to wielki dzieje. Dobra, nie kłam mówiąc, że jego drużyna jest lepsza. To będzie ciężka walka, ale bez wątpienia się do nas dośmiechnie. Patrz, jak osobiste pogazy przeciwnika przegrywają. Zapomnij, jak sobie zrozumiesz, że... Aha, czekaj. Czyli co? Że przygarną się jego przegrane pogazy? Dokonaj sobie też na własnej drużynie i uczciwie przegraj. Co? Proszę bardzo, co? To jest takie dziwne. A relacje ze wszystkimi, jeszcze go ten trofea, albo to? Okej, to jest dziwne. Ale na razie tego nie będę brał, więc weźmy to. Tablo, ten trofea. Jak ona działała, bo już pamiętam. Postawmy to tutaj.
jako że widzę, że tak jak zwykle nekromancja jest bardzo lubianą dziedziną wśród moich uczniów, co jest trochę niepokojące, delikatnie to tak określając. Ale tak nie będziemy może narzekać aż tak bardzo, jakoś to będzie i do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Oj, zdecydowanie idziesz tutaj. Ciebie weźmy tu. Do widzenia. A, to tutaj. I tak. Nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że wow. Strasznie szybko zarabiam to złoto. Yes, sir. Dobra, dobra, jest okej. Chodź na ramienniki, nekromancji, zabójstwa. Nope. Oj, tak, 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 zdecydowanie to jest super opcja. Zaraz zobaczymy połowę studentów w mojej szkole, którzy będą nosić takie rzeczy. A póki co jeszcze magia tajemna. Dolmen ulepszmy. Zdecydowanie. To będzie najlepsza chyba opcja ze wszystkich. Okej, wybaczcie to krótkie cięcie, ale domownicy. I teraz tak, orkowie są głodni i teraz pyszną serwą potrawkę, czy... ta serwa pokrawka. Krawka, przepraszam, potrawka. A nic lepszego nie możemy im dać, ale nadal przynajmniej jest cokolwiek. Teraz energia na pyłki, okej, głuchota. I tak idziesz do tutaj tego, czego nie umiem nazwać. Ty idziesz tu, o, ty idziesz tu, bo jesteś tym, czym jesteś. Tobie mówimy do widzenia. Tobie mówimy do widzenia, ty idziesz tu. I tak, wszystko załatwione. Zobaczmy czegoś, jakim może już uczniów, czy mam kogoś bardzo, bardzo, bardzo dobrego. Wydaje mi się, że tak, chyba mamy już takich, co to by mogli trochę pójść dalej. Tak, będziemy w stanie zaraz zaczynać porządne wyprawy do wieży arcymaga. A zanim to jeszcze znowu dajmy im ser. Niech się cieszą z sera. W końcu ser jest smaczny, zdrowy, no i o dziwo go potrzebują, mimo tego, że mają farmę jaków. A jaki w sumie... Chyba jak można wydoić dla sera. Nie wiem, jak mi się wydaje. Oj, tak, 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 super, super, jeszcze dodatkowo utrudniamy życie panu zła i mamy kolejne tutaj końce roku szkolnego. Kościelny chórzysta, chórzysta, gul jest nadal super, chórzysta, dreser cyrkowy, magia bestii, elementalizm. O, nie jest to najlepsze, ale widzę tam dresera jednoroczne, więc spróbujmy jeszcze raz i nie. A tu mamy teraz dreser jednorożców, który wymaga druidyzm, magia bestii i o 0,5% dolmena. Biorę, czemu nie? Kościelny chórzysta oczywiście i... Co? Jak on to zrobił? Zobaczmy ktoś jak... Jak? Naprawdę, bo ja nie rozumiem po prostu, co jest takie... Jakiś taki jełop po prostu i kolejny jełop? Proszę bardzo, czemu nie widzę karty ucznia? Zepsułem. Ale dobra, mniejsze. Niech będzie. Chociaż nadal jestem zawiedziony tym, jak jacy przeciętni w tym momencie przyszli i... Zacenie zmęczenia, oczywiście, że na stołówce. Będziecie siedzieć na stołówce, to jeszcze będą was bębny męczyć, byście spać nie mogli. Uwielbiam takie rzeczy i teraz tak święty krużganek, nie, kablice bohaterów, wzmocnijmy, niech się też cieszą z tego. No i moja ulubiona dziedzina magii, która daje teraz... Oczywiście, że diabologię na lekcjach nekromancji. Wszędzie musimy to wciskać, niech się cieszą z tego, że mamy okazję uczyć się tej najlepszej dziedziny magii, tajemnej, czy w sumie ciemnej magii, bardziej niż tajemnej. Genialny, tutaj? Tutaj, bo masz w bańce światła, ty możesz pójść tu, żeby było więcej, ty idziesz tu. Tobie powiem do widzenia, ty tutaj w sumie i tak cieszmy się, a ten co chce od nas? Okej, okay. Podziemie dla urzędników. Wieża arcymaga, przepraszam, nie mam wieży arcymaga już teraz? Okej. Okay. Ciekawe. Witaj. Administracja królewska uznała, że wasza szkoła kwalifikuje się do plądrowania podziemi. Aby uzyskać dostęp do wybranego miejsca obciążonego klątwą, wystarczy wypełnić kilka formularzy i potwierdzić, że program nauczania
spełnia wszystkie wymogi. Czyli będą zachwyceni wyprawą. Zapłacimy za wszystko maną, to jest takie, to jest międzywymiarowe archiwum, chyba najciekawsze z nazwy. Oczywiście wkrótce zajmiemy się dokumentami, strasznie dużo złoto za wieżarcy maga, którą chyba mamy, odrzuć karty za... za mroczną świątynię, ale nie, dziękuję, wolimy się skupić na nauce. Bądź dosyć, żeby lepszy pokój nauczycielski, to jeszcze mamy mnóstwo funduszy, a jeśli się nie mylę, szybko to też sprawdzę. No jest achievement za posiadanie 5000. Więc tak, ja chyba nie muszę mówić, co jest moim teraz priorytetem. Nie, urządzimy ucztę. Nie wiem teraz, czy pieniądze sam, czy uczta. Uczta da nam sery i alkohole, ale bardzo 50 dostaniemy stołówkę. A wydaje mi się, że mamy mało stołówek jak na obecną sytuację, chociaż z drugiej strony to już ulepszałem, więc. Dobra, już lepszym po prostu kolejną stołówkę, tak też będzie dobrze. No i pieniądze szybko lecą, pięknie lecą. Nie ma co narzekać. Okej. Smoczek, taki jak to nazwać, motylko smok, czy wróżko smok, jak zwał, tak zwał, siedzący na grzybie, zdecydowanie bierzemy. Dzięki temu będzie jeszcze więcej, jakby ich nawet wykreślić, nie ludzi, jak chyba sama gra też ich określa. A jeśli chodzi o to wszystko, więc tak, będziemy mieć więcej uczniów. A póki co świnka zamorska. Tam teraz chyba coś się nazywa kawia domowa. Chyba tak zmienili jakieś takie... Cichaj, siostra, ja tu próbuję być mądry, nie chcemy twoich informacji. Ale tak, siostra potwierdziła, że to jest kawia domowa, inaczej też świnka morska. Więc jej, nie jestem aż taki oderwany od świata, jak mi się wydaje. Okej, jest to dobrze. I nasze fundusze rosną, jeszcze tylko 2300 będzie dobrze. Można szybciej, to nie idzie, ale mogę chyba teraz tutaj zakłady. Dobra, będą się uczyć troszkę wolniej elementalizmu, ale co mi to interesuje? Najważniejsze, że mogą... A, żebyś wiedziała, siostra, że trafiłaś, ale to nie o to chodzi. Nie, to jest półorg, ale mniejsza. Co to chciałbym? Trochę się zgubiłem. Dobra, mniejsza, naprawdę już zgubiłem wątek przez siostrę. Więc tak... Najważniejsze, że zaraz achievementa powinniśmy zdobyć, jak tak dalej pójdzie. No nie mogłem dostać dwóch lepszych nagród i prezentów. Krypto, żeby lepszą mieć nekromancję, albo mackę, żeby postawić jeszcze gdzieś naukę demonologii. Diabołologii. Demonologii, diabołologii... Nauki o diabołach, jak złotek zwał, wiesz przecież o tym, siostra. Więc... Czy honory może? I wybierz, czy bierzemy mackę, czy kryptę. Nie ma takiej opcji, jest macka lub krypta. Więc, które wybier? Macka, bo jest ładna. Dobra. Fajna roślinka. Dobra. No więc kolejna sala. Chce czy nie chce uczyć diabologii. Tym razem będzie to magia święta. Tak, najświętsza ze świętych magii uczy teraz też diabologii. Wiem, że bardzo dziwne. Wiem, że nietypowe, ale nie moja wina, że to dosłownie jest prosty specjalność mojej szkoły, nauczać się tego wszędzie i wszem wobec. Okej. Widzę, że trzeba będzie przestawić topki, co? Żeby nauczyciele tutaj usuwali swoje negatywne cechy, a to mogę postawić gdziekolwiek w sumie. O ile mam jeszcze na to miejsce? Ano, mam gdzieś ponoć. Kurczę, nie widzę miejsca. Jakim gigapustym, o czym ty mówisz, siostro? A, dobra, tu. Dobra, mam. Nie. Oj, zdecydowanie tak. To możesz pójść tu. Nie. Dobra, i znowu idziemy do zakonników z serem, jej. Może zdążymy mieć 90 relacji, zanim pan ciemności nadejdzie. A póki co... Możemy co dać, czemu nie? Tanie dosyć. I dobra. Dobra, jakoś sobie z tym radzimy. Powoli, bo powoli, ale radzimy. Okej. I teraz zobaczmy, co chcą orkowie. Są głodni.
Okej. I teraz ostatnie tutaj. Korzysta. Oj, nie. Chciałem po prostu kontrolować to, no bez przesady. Były tam fajne rzeczy, ale niestety mamy chórzystów. Mistrz portali. Może być. Pracownik zakładu nie. Pogromca nieumarłych. Wszyscy już mają 1% większej szans na cechę niezniszczalność. To wymaga pomsty, nekromancja, agresywność. Bardzo jakieś takie nietypowe, więc zaakceptujemy zdecydowanie. I teraz sługus. Coś lepszego. Kolejny pogromca nieumarłych. Super. Przyjemne. A tutaj no, wiejski mag. Z przykrością stwierdzam, że to kolejny z takich giełków szkolnych był, zdecydowanie. To przyspieszmy, ciągnijmy alchemię. Pracownia mikstur, no wreszcie. Wreszcie jakieś sensowne klasy alchemiczne. Wiem, że może dla was się to wydawać dziwne, ale stęskniłem się po prostu za alchemią, która zawsze była wszechobecna wszędzie u mnie. W każdej szkole do tej pory, a nagle znikła. Go wyrzuciłem, o nie. To możemy wziąć, to do widzenia. To możemy wziąć, to do widzenia. Ty pójdź tutaj, a ty pójdź tutaj. Jakoś sobie radzimy. I teraz to. Dobra, to jest filtrowana moc. Nie, żeby to było istotne, co tam nam wyjdzie. I gofrownica. Ryzykowna gofrownica. Ja chcę gofrownicę. No już wziąłem gofrownicę, to postawiłem w stołówce, żeby jeszcze szybciej się najadać. Co prawda, tarca przy tym trochę zdrowia. Ewentualnie, ale czy to boje jest prawy? Co oni tam robią w wolnym czasie? No nie wiem, no, więc tak. Po prostu cieszmy się z tego, że tak, że to mamy. Pokój czasu nie. Drzwi do innego świata. Oczywiście, że w pokoju od portali postawię drzwi, które przyspieszają naukę portali. A tak, tutaj do widzenia, tutaj witamy, do widzenia. Witamy, do widzenia. Możesz pójść. Do widzenia. Okej, trochę aż ich za dużo. Naprawdę aż za dużo zaczyna się pojawiać studentów. Czy tam uczniów, jak zwał, tak zwał. Zaczynam się obawiać, że niedługo... Dobra, w sumie już teraz nawet szkoła jest przepełniona. Powinienem skupić się na jakichś innych rzeczach, ale... Chociaż nie, no nie jest aż tak źle. W stołówkach są miejsca, na łóżkach są miejsca. Jakoś to sobie radzi. Chyba nie jest aż tak okropnie, jak myślałem. Teraz co my tu mamy? Urządzimy ucztę. Cieszmy się, mamy ucztę. Co ważniejsze, mamy alkohol, który możemy dać naszym znajomym z zakonu, mnichów i... A, myślałem, że to będzie więcej warte. Nie, to oddajemy im ser. Myślałem, że z alkohol będzie więcej, jako że mnisi nigdy w życiu nie pili, czy jak pili to bardzo mało. O, nie. Leśny eliksir, dobra. Leśny eliksir. Zostawmy leśny eliksir, przyda nam się dla nich, bo oni chyba za leśny eliksir dają dużo więcej przyjazności. Więc tak. Zdecydowanie warto będzie po prostu zobaczyć, a póki co większość z nich już bym podrzucał, bo mamy bardzo dużo uczniów. I teraz alkohol. Grzyb. I ser. Dobra, alkohol, grzyb, ser. Da nam kolejny leśny eliksir, co oznacza, że zdecydowanie damy radę pocieszyć naszych towarzyszy. I w sumie w tym momencie chyba zmuszony jestem zrobić cięcie, bo z tego co widzę, achievement za 5000 zł mi się nie zapisał. Więc spróbuję zrestować grę, może wtedy go dostanę. No dobra, jesteśmy z powrotem. I powiem szczerze, że po resecie od razu dostałem achievementa, więc jej, super. Przynajmniej mam pewność, że ten achievement teraz nie zaginie. Raczej tylko, że dostaje się dosłownie dopiero po wyjściu z gry, więc trochę to ryzykowne, bo co jeśli dostałbym go dlatego, że nie miałem 5000 po wyjściu. No niestety. Zawsze takie ryzyko istnieje, więc tak. Teraz je przynajmniej zminimalizowałem. A to postawmy też, bo czemu by nie. I może być to. I teraz w końcu możemy ciągnąć mnóstwo nowych rzeczy stali zwyczajnej, bo już nie musimy tego oszczędzać tak bardzo. Dobra, oj, tak. Piękna sytuacja. Nawet dom magii. Zdecydowanie od razu go weźmiemy. Alchemiczny z pasją. Albo z dobrą kondycją? Dobra kondycja na alchemików. I teraz jaka gra mi się kojarzy w sumie z alchemikami? Bo jak mówiłem... Ja mam.
Ja mam. Ja też mam, spokojnie, muszę tylko znaleźć ikonkę odpowiednią, bo jest taka pewna gierka. I tak, to prawda, siostra, co mówiła, że masz tą grę. To prawda, masz ją. Ale dobra, wiecie co, dajcie może chwilę, szybciej znajdę i przygotuję wszystko. W sumie dobra, mamy garnek, to jeśli nie znajdę butelki, to mamy garnek zawsze. No więc, co gotowe. Jeszcze teraz będę się tylko pomyśleć trochę nad tłem. Jeśli chodzi o... O, niech będzie takie, nie chcę mi się już za bardzo zmieniać, ale oto i mikstura, rzemiosło. Które podobnie jak Mroczne Dusze z tytułem gry. Ale jakiej to gry? Ja nie wiem. Ja wiem. Siostra wie. Ale mniejsza z tym. Skupmy się w takim wypadku teraz na przydzieleniu tych, którzy są dobrymi alchemikami do mikstury rzemiosła. To też trochę pewnie zajmie. Ale tak. A, przepraszam bardzo, czemu jak klikam tutaj, to czasami pokazuje tych tu, a czasami mi pokazuje następnych. Właśnie to dziwne. Chociaż... Czy jest sens? Nie, dobra. Nie. Odpuszczam sobie. Nie będę na razie do mikstury rzemiosła zatrudniał nowych uczniów, ani nic z tego typu. Jak będzie naturalnie ktoś chciał dojść i będzie miał predyspozycję, to wtedy... Wtedy go tam damy. A póki co nekromanta, super. Tutaj poszukiwać przygód, super. Leśniczy, a mogło być gorzej, mogło być lepiej. Może być. Teraz i tak już odpuściłem walkę z nekromancją. A, dobra, ty idziesz tu. Idziesz tu. Ciebie możemy zaprosić tu. Z tobą do widzenia. No ty niestety jesteś tym morskim stworem, więc tak. Z tobą do widzenia i nie mamy nikogo, kto chciałby być alchemikiem. No jaki pech. Chociaż tak, nie przejmujmy się tam aż tak bardzo, gdy psychologa, no w końcu. Oczywiście, tak. Przez całą prawie rozgrywkę nie mogłem dostać tego, co było najbardziej potrzebne, czyli właśnie pomocy psychologicznej dla moich uczniów. Bo po co? Lepiej niech mają jakieś błędy umysłowe spowodowane kontaktami z istotami ciulu podobnymi. Ale no, teraz jakoś to już jest. Klasa alchemiczna, klasa magii cienia, oczywiście, że magii cienia, lubię magii cienia. I teraz tak, prywatny apartament, klasa magii światła, wspólny pokój. Nie było wspólnych pokoi, to teraz pora w końcu zacząć się rozstawiać. I tak, mroczne dusze tam dostaną, kolejna stołówka. No, w sobie czemu nie. Kolejna stołówka i zrobimy z niej... A co to chciałem? Zdrowe jedzenie, co może usuwać okończucha. No. Super. Dodatkowo... powieśmy w sali od... od nauki bycia aszaszynem. Takie przypadkiem łańcuchy. Tuż przy tej gilotynie. Okej. Okay. I teraz takie klasa międzywymiarowa. Fioletowy smok. Oko. A portale jeszcze ulepszym, bardziej ich. Bardziej gubią w tym wszystkim. I... kolejny gabinet psychologa. Zdecydowanie wezmę, nieważne co było alternatywą. To jest najważniejsze, co możemy mieć. I pokój nauczycielski jeszcze raz. Czemu by nie? Przyspieszmy jeszcze bardziej ich odnowienie potrzeb. I na zakończenie kolejny pokój nauczycielski albo... nowy dom magii. Pokój nauczycielski. Dobra. I w tym oto momencie możemy iść znowu do mnichów z miksturą, to polepszy sierść ich jaków. Plus 30 do znajomości, no i to ja lubię. Udało nam się. Dziękujemy za wasze wsparcie i mądrość, magowie. Jesteście dla nas nie tylko słusznikami, ale i przyjaciółmi. Jej, udało się. Jedną miksturą na futro jaków. Zaliczyliśmy całe zdanie. Jest dobrze, to jest jednorożec, piórko i ser, które łącznie dadzą... Oczywiście, że magię tajemną, bo co innego. I czy jest coś jeszcze ciekawego, co możemy tutaj dać? Zamiast składników rytualnych mogę tutaj w sumie rzucić kapelusz. Niech się ci, którzy już przyjdą odpoczywać, przynajmniej ulepszają z moich tych nauczycieli. Tylko miło by było, gdyby kapelusz chciał stanąć na swoim miejscu. No, dziękuję. A na to miejsca za bardzo nie ma. A no nie ma, trudno. Przeżyjemy jakoś bez składników alchemicznych. Ale dobra. Orkowiec, Napson. Okej. Okay. Nie możecie nas zatkać, jesteśmy przyjaciółmi?
Jesteśmy przyjaciółmi. Jak będzie w ten sposób? Orkowie wiedzą, co to przyjaciel. O dziwo, więc jej, udało się. Ej, dobra, dobra. W sumie w tym momencie może jeszcze warto byłoby powiedzieć, że w sumie powinniśmy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z... No, wiecie, z tą gierką. Z tym... Akademią Magów. Spellcaster Academy, czy tam Uniwersytet, przepraszam, nie Akademii, tylko właśnie tak Uniwersytet Magiczny. Można też to przetłumaczyć, ale mniejsza. To już właśnie wbija 30 minut, jak zapewne wiecie, mam tendencję do przyciągania, więc... Ciągnięciem z tej talii klasycznej tym razem zakończymy dzisiejsze chyba spotkanie. Tak, na tym zakończymy, wieszając obraz w sali do nekromancji. Tak, dziwnie przyjemna ta sala jest, ma jakieś tak ładną gablotkę z trofeami, jakieś ozdoby, tym podobne. No, nawet taki piękny obrazek kaczuszki. Ale dobra, jak mówiłem, kończymy, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tym podobne. I cóż, kiedy kolejny odcinek, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że niebawem, a póki co to tyle, więc no, trzymajcie się, hej hej.